Siemanko moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kasper, witam was w drodze do sławy na moim kanale. I dziś lecimy z kolejnym odcinkiem, a ja sam osobiście chciałbym was zachęcić do tego, żeby brać udział w oglądaniu tych odcinków. Codziennie, pamiętajcie, o 20:00 będzie pojawiać się Droga do Sławy, a wcześniejsze odcinki, jakiś challenge, jakaś seria typu Legendarni będzie pojawiać się od godziny 13 do 16:30 max. Tak więc, jeżeli jakaś seria nie pojawi się o 16:30, pamiętajcie, że o 20:00 pojawi się Droga do Sławy, tak więc mam nadzieję, że film wam się spodobał i oczywiście, że docenicie go pozytywnym komentarzem i ofensywną łapką w górę. I oczywiście, lecimy z kolejnym odcinkiem Drogi do Sławy na moim kanale. Nasz dzisiejszy cel treningowy to strzelanie, tak więc zabawmy się i rozwalmy wszystko, co jest do rozwalenia. Loaded. Pram, pram, pram. Ocena menadżera. W centrali zespołu znajdziesz aktualne informacje o pozycji poszczególnych piłkarzy w drużynie. Popraw opinię menadżera na temat Alexa dobrymi występami w meczach i udanymi treningami. Wyższa ocena menadżera zwiększa szansę Alexa na trafienie do wyjściowego składu na kolejny mecz. Jeśli wykażesz stałą formę, będziesz grał częściej od teoretycznie lepszych kolegów z drużyny. Mamy tak, Jurgen Klopp, tutaj mamy jego zaufanie i do wyjściowego składu brakuje nam dosłownie minimum, a więc teraz musimy się postarać o to, żeby Jurgen nam zaufał. No i musimy te strzelanie wykonać na najlepszym poziomie. Jesteśmy na ławce, a chcemy być w wyjściowym składzie. Tak więc, o nie. Gus Walker jest w wyjściowym składzie? No nie. Po ostatnich gadkach, co do nas przywalił, to mam ochotę pokazać mu, że to my powinniśmy zagrać w pierwszym składzie. Okej. Strzały z bliska. Posyłaj piłkę w niezasłonięte części bramki. Im dłużej wstrzymasz naciśnięty przycisk, tym wyżej poleci piłka. Więcej punktów dostaniesz za umieszczenie piłki blisko słupka i trafienia celów. Okej, dobra. Lecimy. Staramy się zrobić to. Mamy 3 powtórzenia w razie wypadku, więc lecimy. Hopsa, poprzeczka. Crossbar challenge będzie kiedy indziej. Oj, nad poprzeczką. Alex, nie możesz tak... Alex! Dobra, trafione jest święta pajęczynka. Pięknie. Cyk. Cyk, dobra, trafiliśmy. Dobrze, że tu nie ma... Oj, oj, oj. Że tu jest nieograniczona liczba strzałów. Bo byśmy to wrąbali z Kretesem. Nad. I poprzeczka. Nad. I nad. Powtórz, jeszcze raz. Chcemy zapracować na to, żeby Jurgen Klopp nam zaufał. Poprzeczka, crossbar challenge, tak jak mówiłem, będzie dopiero na następnym treningu. A może nie. Pięknie zdzielił to 1000 punktów. Oj, nad. Kolejny 1000. Poprzeczka, o Jezu. Alex, co ty robisz, wariacie? Pięknie, przy słupku to zmieścił. O, pięknie. Czy będzie A, czy będzie B? B będzie. Okej, ostatni raz powtarzamy. Zobaczymy, co tu się stanie teraz. Teraz nie możemy tak często sięgać po poprzeczki. Pięknie, 2 razy z rzędu. 3 razy z rzędu trafiliśmy w tarczę. O, cholera. 4 razy z rzędu. Pięknie, Alex. Oj, teraz nie trafiliśmy. Dobrze, Alex Hunter. Pięknie. Pięknie, jest tarcza i mamy zdobytą klasę A, więc kontynuujemy i staramy się pogrążyć Gasa, który ostatnio w samolocie cwaniakował. Wiem, że to brzmi głupio, ale po prostu mnie denerwował i chciałbym mu udowodnić, że jesteśmy lepsi, wyjdziemy w pierwszym składzie, aczkolwiek to zależy od Jurgena Kloppa. Zobaczymy, co będzie dalej. Strzałem pod cinką.
Pokonuj bramkarza podciętymi strzałami. Im dłużej przytrzymasz naciśnięty przycisk, tym wyżej poleci piłka. Ciekawe, czy bramkarz będzie do nas wychodził. Opa. Piękne. Piękny lobik. Aleksa. Opa. Musimy pamiętać, że jak za słabo przytrzymiemy, to bramkarz po prostu to wyrzuci nad siebie. Ależ ładna bramka. Od poprzeczki, o właśnie o to chodziło, jak za słabo przytrzymam, to bramkarz to po prostu wyrzuci na ciebie poprzeczka. Muszę też czekać do końca czasami, żeby go przerzucić. O tak, w tym momencie, piękne to było. Jeszcze dwie próby. Nad. Nad. Ale są sekundy, sekundy mnie nie ratują, będzie B, więc dajemy powtórz, powtarzamy. Sprawdzamy, czy mogę coś poprawić i teraz uczymy się na nowo podcinać piłkę. Aczkolwiek powiem wam, ostatnimi czasy w Ultimate wychodzi mi to podcinanie. Nie zachwalając, nie chcę zapeszać, ale w miarę mi wychodziło. Na chyba 4 podcinki wszystkie weszły, więc to było spoko. Spoko statystyka. Alexander i kolejne. Jeszcze teraz tylko jedną podcinkę wsadzić. Ty, chłopiec, co ty łapiesz? Tego miałeś nie łapać. Po koleżeńsku, miałeś nie łapać. Umawialiśmy się, ziomuś. 23 sekundy, jest ranga A i mam nadzieję, że wbijemy się do pierwszego składu na następny mecz. Chyba, że się nie da, bo czasami tu jest tak, że po prostu na... no nie da się przeskoczyć niektórych rzeczy w tej drodze do sławy. Szkoda, nie da się zmienić biegu wydarzeń nieraz, ale mam nadzieję, że jesteśmy w wyjściowym składzie, aczkolwiek zobaczymy. Jesteśmy na ławce, niestety. Tak to wygląda, ja na to nic nie poradzę, ale mam nadzieję, że wywalczymy miejsce w wyjściowym składzie. Okej. Okay. Mate, you see my ball? Why'd you bring your granddad's old ball to training? But look, have you seen it? It was in my bag. No. Aha, ten pedał nie ukąpkuje. Yeah, yeah, very funny. Give it back. This? Piłkę dziadka, oddawaj śmieciu. Welcome to the squad. You made the team, mate. Congratulations. You deserve it. Cheers. Przebiliśmy się do składu. O kurczę. No więc na przyszły mecz będziemy grać, ale zobaczymy, czy w pierwszym składzie, czy nie. No, pisało, że ławka, więc raczej ławkę zagrzejemy. Nasz overall podrośnie za niedługo do 82. Okej, lecimy, Londyn. Pierwszy mecz Chelsea, o kurczę, derby, jakby to powiedzieć, The Reds versus the Blues. Ja mam nadzieję, że The Reds wygrają i osobiście chciałbym się do tego bardzo mocno przyczynić. Dlaczego nasze stroje są zielone? Miało być The Reds na The Blues, miało być derby. You never forget that first kid. Miało być derby, miało być czerwona koszulka, a jest zielona. Nie, szkoda, szkoda. Myślałem, że to będą takie The Reds, The Blues, kurczę, takie czerwony na niebieski. Tu nie, dali nam zielone koszulki, no szkoda. Wyglądamy jak Manchester City w zeszłym roku. To tell you how important a winning start is. Keep it tight, work hard for each other and the chances will come. We've all seen the team sheet. Walker, you're leading the line. Hunter and the rest of the subs, I want you ready. You're not there to get a suntan. Well, let's go and show these supporters what we can do, eh?
bez ciśnienia starej zagrałem. Zgarnij mi 3 punkty, co? Strzel jeden dla mnie. Bez ciśnienia. No pressure at all, mate. Time to make my mark. Aha. No po prostu miej na kolegę wywalone, nie? Macie wyglądać groźnie. Okej, okay, gramy tylko Hunterem. Przeczytamy sobie na szybko, zanim to się rozpocznie. Mam to już 21 dni temu. A kurczę, dobra. Rozpoczynamy mecz. Bo tutaj widzę, że... Tutaj widzę, że troszeczkę tego było. Joki, to chyba Balotelli jest. Ten Murzyn koło Alexa. Ale miał fryz dziwny. Czemu Balotelli jest tutaj? Tak samo Hardy jest w Manchesterze City. Walker trafił już bramkę. Coutinho jak się cieszy. No czemu Coutinho nie gra w pierwszym składzie? Taka gwiazda jak Coutinho siedzi obok nas. Matić. Opa. Jurgen ma na ławce Balo. Ma na ławce Coutinho, a wybiera Alexa Huntera. Hunter or Mill? Będzie debiucik. To taka sytuacja dosłownie jak z demo. Kto ty jesteś? Zaraz się dowiecie, kim ja jestem, jak was upokorzymy. Takie wyśmiewcze, bo to w sumie gra na wyjeździe, no to co się dziwić. Gaff wants you to get after that back four. Center arms are fading. Use your pace. Get in behind him, right? Ready, lad? No jakże inaczej. Dawaj na boisko, chcę na boisko, dawaj. Just get me out there. I like your bottle. Just remember what we told you. Keep your discipline. Okej, dawać go. Dawać ten debiut. Premię, zaimponuj trenerowi. Daj nam prowadzenie, daj nam zwycięstwo. No ja chyba wyłączyłem już całkowicie komentarz, bo teraz kurczę widzę, że komentator nic nie mówi. Darek Szpakowski. O proszę, udało się mi to jakoś zrobić. Dobra, rozpoczynamy. Patrzcie, jednak się udało. Teraz sobie ja będę mógł mówić, a nie Darek Szpakowski. Czekajcie, jakie mamy cele? Bo nawet za bardzo się nie przyglądałem. Muszę wymienić... Aha, daj nam prowadzenie, zaimponuj trenerowi i daj nam zwycięstwo. Aha. Czyli muszę strzelić bramkę, muszę sobie podnieść ocenę. O kurde, to żem se podniósł ocenę. No brawo. Musimy strzelić tutaj bramkę. No jednak, tak jak mówię, jednak się udało tego wyłączyć tego Szpakowskiego, aczkolwiek ostatnio jak próbowaliśmy
z Janssonem na live'ie wyłączyć Szpakowskiego, to się po prostu nie dało. Nie wiem dlaczego, nie wiem od czego tutaj to zależy, ale właśnie się nie dało. Mam uciekać do lewego skrzydła, bo mnie na skrzydło posłała. Co to ma być? Jaka gra na skrzydle? Ja jestem napastnikiem, ja nominalnie wziąłem sobie pozycję na napad i ja chcę grać na napadzie. Co to ma być w ogóle? Co to? Bez podjazdu jakoś tak. Dawać do niej, dawać. No dawać! Muszę się dobrze ustawiać, źle się ustawia mi. Otóż cały mankament. Cyk. Cyk, ajajaj, Hunter, że też ci się nie udało. Strasznie ciężko się mi tu gra. Ale jest Hunter, ajajaj, minimalnie brakło. Ojeju. Ale to spieprzyłem. Skisiłem to strasznie, taki kisiel zrobiłem. Alex Hunter. Hunter. Hunter, ball roll, oj, tutaj... Cyk, ależ on tutaj potrafi ładne wiksy. Alex Hunter. Hunter, otwierające podanie. No nie, no kiepskie podanie. Czemu kiepskie podanie? Ja tutaj sobie tak ładnie zwiksowałem gościa. Opa, ale mnie potyrał. O, ale mnie potyrał, co za śmieć. Dawaj tutaj, jedziemy od razu. Hunter, Hunter, wypracuj sobie okazję do strzelenia. Hunter, o Jezu. Próbuj dalej. Choćbym chciał wam dać zwycięstwo, to jest bardzo ciężkie. Uwierzcie mi. Dawaj, 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 dawaj. Ja sam wiem, że jak nie strzelę tej bramki, to ten Gazwalker mnie wygryzie ze składu jak żywo. I czemu to wyrąbał? Aha, nacisłem dwa razy... Dwa razy B. Już rozumiem, dlaczego to wywalił. No i znowu popieprzyłem. Skisiłem to trochę. Dobra. Dawaj do niego, odbieraj mu tę piłkę. Twardo, twardo, twardo. Dawaj, dawaj, dawaj. Biegamy za tym, panowie. My tu chcemy wygrać. Chcemy wydrzeć te punkty Chelsea z gardła. Dawaj, 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 dawaj. Trzeba twardym być. Twardo odbierać piłkę. Nie, nie, nie. Możemy stracić. Dobrze. Chociaż zła prośba o podanie też jest tutaj na minusowe punkty. Dobrze, że nie wyczaili, że prosiłem o podanie. Dobra, jest Hunter, Hunter. Biegiem, biegusiem, dawaj. Terycie może. No, może mi właśnie, ale będzie. Jest, jest, wypracowaliśmy okazję, udało się, jest bramka. To bodajże Lalana. Lalana wchodzi, strzela bramkę, no szkoda, że to nie ja. No ale tutaj całą akcję wypracowałem, kurczę, zaciągłem tę piłkę pod te pole karne tutaj. No duży, duży wkład miałem w tę akcję, aczkolwiek no ostatnią rzecz zrobił bodajże Jorginho Wijnaldum. O ile mi się dobrze kojarzy. Chelsea teraz będzie musiała zaatakować, no my musimy zapierdzielać cały czas, żeby tę piłkę odebrać i starać się ją przetransportować znowu, przynajmniej pod pole karne. No nie! What the fuck! Będzie bramka, nie ma bramki. Uch, na szczęście jest rzut rożny. Dobra, teraz musimy pilnować Fabregasa, żeby nam... Nie Fabregasa, tylko tego, co jest koło mnie, żeby nam nie uciekł i bramki nie zdobyła. To był bodajże Eden Hazard. Jedziemy. Dawaj, dawaj, Hunter. Cyk, a taki Vix, widziałeś to? Vix Sentiment Complete, widziałeś to? Cyk. Środek boiska, ale se ich tu robię. Ha. Jak tyczki treningowe. Dawaj. A. Wystarczy uciekać im tam gdzieś do boku. To nie jest... to jest SI, więc SI jest zazwyczaj głupie. Oj. Dobra. SI jest zazwyczaj głupie, więc... Jak dla mnie to wystarczy, że oj, gdzieś tak jak mówię, do boku ucieknę, albo gdzieś jakiś zwód zrobię, no i jadą na raz. Bylebyśmy teraz bramki nie stracili, bo to po mojej głupiej stracie. Hops. A pięknie, co widziałeś, co Kasper potrafi, co to było, nie? Pyk, a ty świnioty. Ale patrz jaki świniak, daje tam piłę, dobra, pięknie Alex Hunter i będzie gol! Nie, jeszcze, jest 3-1, Chelsea przegrywa z Kretesem.
Znowu Lalana? Nie! Firmino! Firmino! Przed chwilą asystował, to z 11 gra Firmino, mi się wydawało, że Wijnaldum. Dobrze, brawo Firmino, Roberto Firmino, pięknie. No to derby udane. My tutaj, no można powiedzieć, że takie ćwierć kluczowe podanie zrobiłem w tej akcji, a w poprzedniej akcji ćwierć kluczowo wypracowałem bramkę, więc możemy być zadowoleni z siebie. Dawaj piłkę jeszcze długa na Huntera. Hunter pięknie zabiera się z piłką. Co zrobi Alex Hunter? Dobra, uciekamy, póki mnie nikt nie goni. No to o, ale tutaj zostawili mi drogę do bramki. O, pięknie Hunter! O Jezu, jak szem to zmaścił. Jaka nieproporcjonalność, ale w ogóle obrona się rozjechała jak nogi na łożnicy, naprawdę. Uwierzcie mi. A, jeszcze raz, daj. Piękna piła, teraz patrzcie co się dzieje. Cyk. Pyk, Alex Hunter. Aj, Hazard mnie tu. Mnie tu teraz, nie, to Azpilicueta mnie tu tak wyczyścił jak dzieciaka. Ale dobrze, ale wygramy ten mecz i mamy już jakieś dodatkowe punkty, ale sędzia nie chce go skończyć. Tak jest, patrzcie co robi Aleksander, Hunter, no nie, no ty, świnio, musiałeś mi to zablokować. Ale mi to zblokował, ciulis. No nie, no szkoda, była taka okazja. A tu czekaj, poproszę o krótkie podanie, chociaż asystę zaliczę. A mnie tutaj blokują, ja pierdziel. Hunter, oj, i koniec meczu. Nie, jeszcze rożny, patrzcie. To jest chyba najdłuższa końcówka meczu. Przecież to 6 minut już trwa z jakieś 20. Hunter, ło, jeszcze. Co on tu zrobi teraz? Co on tu wykombinuje? Hunter, patrzcie co się dzieje. Hunter. Uderz. No patrzcie, no jeszcze w końcówce straciłem jeden. Jeden tam oceny ogólnej. Ale wypracowaliśmy dwie bramki. Ja się z tego bardzo, bardzo cieszę. Jestem zadowolony. No aczkolwiek, no mój występ stoi pod dużym orzeczeniem. Dobra. Jesteśmy bodajże liderem. Jaki wynik Crystal Palace z West Bromem. To dla ciebie dzień pełen emocji. Kilka słów o swoim debiucie wspólnym z Garethem Walkerem, którą znacie się od dziecka. Osobowość. Osobowość Alexa wpływa na jego relacje z kibicami i menadżerami. Porywczy. Kibice lecą do góry i menadżer w dół. Spokojny. Kibice lecą w dół, ale menadżer do góry. Mhm. To dobra. Tak jak będziemy wybierać, się starać. Nie tak sobie to wymarzyłem. Szczególna chwila. Nie zastanawiałem się nad tym. Szczególna chwila damy. Zapamiętasz. Udało się wam dziś zdobyć 3 punkty. Jak oceniasz to zwycięstwo? W każdym meczu może wygrać każdy zespół. A, menadżer już do góry leci. Zawodników, ale mamy talentowany skład. Trener idealnie dobra. Pierwszą jednostkę i taktykę. My to przekuwaliśmy na... Kurde, ale się zlewa to ze strojami. W ogóle nawet nie widzę, co czytam. Miałaś dziś dobrą sytuację zdobycia bramki, ale nie udało się jej wykorzystać. Co ja ci odpowiem? No zdarza się. Gdyby każdy strzał wpadł do siatki, to piłka nie byłaby zbyt ciekawa, prawda? Ja ci też dziękuję. Okej. Okay. Premia za pierwszy skład. Nie ma. Premia za bramkę. Nie ma. Zarobki podrosły, a wartość nie maleje, więc jest dobrze. Ale u Jurgena Kloppa i tak do wyjściowego składu jeszcze nam dużo, dużo, dużo brakuje. Ale podrośnie nam overall, co bardzo się mi podoba. Na obecną chwilę. Tak jest, overall nam podrósł, ale to chyba tyle. A nie, patrzcie, jeszcze prawie ćwierć paska się nam już napełniło. Dobra, mamy już umiejętność jedną, więc super. No to lecimy, myślę, dalej. Zobaczymy, co tutaj się, jak się tutaj sytuacja rozwinie. Bardzo mnie to ciekawi.
A czyli nie ma tutaj żadnej na razie cutscenki. No to moi drodzy, ja myślę, że z mojej strony to tyle w dzisiejszym odcinku. A jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, żeby napisać w komentarzu, czy seria wam się podoba. I oczywiście subskrybujcie kanał. Ja was zapraszam z największą przyjemnością na jutrzejszy odcinek Drogi do Sławy, który tak jak dziś będzie o 20, może z minimalnym opóźnieniem. Dzięki za uwagę, do usłyszenia w następnym odcinku na moim kanale. Cześć!